Hej, witam, X-Grosz z tej strony. Tu jest Steve Belmar, tu jest Bill Gates. Zobaczmy, zobaczmy, jakie pląsy tutaj Bill odwala na scenie przez sekundę. Belmar to normalnie. Belmar zawsze był szalony. Do dziś jest szalony. Ale Gates, Gates najwyraźniej to nie jest jego. Czuję się, czuję się dziwnie, jak ma podskoczyć. Hej, witam. Dobra, a, Dlaczego zaczynam o Billu Gatesie? Dlatego, ponieważ tutaj widzę, że Anunnaki wysłał mi tutaj takiego tweeta, że ludzie próbują, zrobili petycję, aby wytoczyć Gatesowi sprawę przeciwko, przeciwko jego crimes against ludzkości. A więc ciekawa sprawa i właściwie wchodzę tutaj na, ten, na tą petition. I widzę tutaj ponad 600 tysięcy podpisów zebranych od kwietnia do teraz, aby tą sprawę Bilowi wytoczyć. I mówię tutaj, mówimy tutaj oczywiście o tym wszystkim, co ludzie po prostu nie dowierzają w jego e, dobrą wolę i próby w ogóle, że chce uratować ludzkość, a tym samym zredukować ilość ludzi na Ziemi, bla bla bla. Jedno z drugim po prostu się nie, jedno z drugim się nie wiąże. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio tutaj a, Bill miał świetną wypowiedź i tutaj właściwie nawet zatrzyma, zatrzymałem zatrzymam to i tutaj tak przetłumaczyłem w skrócie. Bill nie martwi się nie martwicie to, że wszyscy mają skutki uboczne po tej szczepionce na COVID, którą testujecie, a Bill mówi nie, damy sobie radę z agencją tutaj FDA, Agencja Żywności i Leków, damy sobie radę i zaaprobuję tę szczepionkę i będziemy szczepić nie jedną, ale nawet miksem szczepionek. Taka jest jego odpowiedź. Jeżeli macie ochotę przesłuchać sobie ten, ten fragment, to wpadajcie do mnie na Twittera i możecie to zobaczyć. Więc ciekawa, ciekawa sytuacja z tym bilem, powiem Wam, nie? Niesamowita sytuacja z tym bilem. Dobra, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj w ogóle chciałem powiedzieć, że niesamowita rzecz. FOMO takie odpaliło wczoraj, że aż sam się zdziwiłem, że mamy takie FOMO. Jeżeli chodzi o krypto, a szczególnie jeżeli chodzi o, o bitcoina. Bitcoin wczoraj pokazał nam kierunek, na to, na to właściwie liczyliśmy, i tam parę osób się pytało, jak tam z moim shortem, a więc powiem wam, że jak widziałem, jak, jak bitcoin zaczyna tak podskakiwać, to, to z nerwów zamknąłem mojego shorta na minusie, niestety. Ale nie wytrzymałem, już nie patrzyłem na nic. Myślę, zamykam tego shorta, bo zaraz mi tu wyskoczy do jakichś 14-15 i, 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 i mi pozamiata konto. Krótko mówiąc, ale niechcący zostałem, zostałem w shortzie na, na XRP. I jedyne co w tej chwili to jest to, że jeżeli, no dobra, jeżeli na tamtym shortzie na Bitcoinie będę stratny, to jeżeli teraz się rynek cofnie, to przynajmniej na XRP mi się uda tutaj wyjść na plusie. Plus cały funding, zobaczcie jakiś szalony funding w tej chwili XRP płaci. 0082%, co, co, co 8 godzin, przedtem było troszeczkę mniej, chyba 0,05 chyba 5%, i tutaj dostałem jakieś 20 XRP, teraz pewnie jakieś 80 XRP fundingu, i może jeszcze dostanę następne z jakieś 20 dzisiaj, czy tam 30, prawie 100 XRP z samego fundingu dziennie, więc, o tym kiedyś, o tym fundingu mówiłem, to jest niesamowita rzecz. Także w plecy, jeżeli chodzi o trade, jeżeli chodzi o bitcoina na szorcie, boom, zawsze, zawsze jak wchodzę w te shorty, zawsze dostaję w plecy. Ile razy wam powtarzałem, że zawsze na shortach dostaję w plecy, prawda? I dalej się nie nauczyłem, nie wiem dlaczego. Dwa lata nauki i, i, i dalej popełniał ten sam błąd. A gdybym spokojnie sobie siedział na tym longu, to bym sobie doczekał tych 10, 10, 500, 11 tysięcy. A nie, musiałem jednak kombinować. I to jest nauczka dla wszystkich traderów, którzy tradujecie. Pamiętajcie, jeżeli coś pracuje dla Was, jeżeli macie swoją strategię i to działa i na tym zarabiacie, to nie kombinujcie, nie przekombinujcie. No ja niestety właśnie w taki sposób tutaj przekombinowałem i, i na tym to się właśnie wyłożyłem. A więc no nic, sam. Lekcja odrobiona, zapłacone następna, następna lekcja zapłacona i wszyscy ci, co mieli longi, gratuluję, właśnie dostaliście, właśnie dostaliście między innymi moje krypto, bo jakby nie było, trading to jest przechodzą krypto z rąk do rąk, więc ktokolwiek miał longa i zarobił, to może się pocieszyć, że hej, wyciągnąłem tutaj od x grosza trochę, więc gratulacje. Gratulacje, gratulacje, raz jeszcze gratulacje. Więc e, tak to wygląda. Ciekawa sprawa z tym bilem i z tym e, i z tymi, z tymi podpisami. E, powiem wam, że przydałoby się wyjaśnienie tej sytuacji tak naprawdę, naprawdę wreszcie do końca. Czy to co mówił publicznie o, wiecie, o tym zmniejszeniu populacji na ziemi po, za pomocą szczepień i bla bla, co to w ogóle miało znaczyć? No ale dobra. Uciekamy z tego tematu. Nie mówię więcej o tym temacie dzisiaj. Um, jeszcze jedna ciekawostka, tak dla wszystkich. E, tutaj kilka z Was, kilka osób, wrzuciło mi tutaj komentarze o Jackowskim. E, przyznam się szczerze, nie znałem Jackowskiego. Musiałem sobie go z powrotem gdzieś tam wyjutubować. Kto to jest ten Jackowski? Że to jest jakiś wróżbita? E, myślałem, że to jakiś. Młodzieniec, który tam, wiecie, coś jak Maciej, Wróżbita czy coś takiego, a tutaj poważny gość, który niby poważne przepowiedzi tam robi, i mówił już parokrotnie, że luty-marzec 2021 kryptowaluty polegną, a więc pozostało niewiele czasu na wycofanie się z nich. Tak mówił Jackowski, tylko chcę przypomnieć, właśnie widziałem, że niedawno Jackowski właśnie mówił o tych wszystkich kryptowalutach, że polegną i tak dalej, a tu nagle, niecałe parę tygodni później, mamy Wiadomość, że banki będą nam na przykład przechowywały kryptowaluty i tak dalej, a więc następny krok do adopcji, następny krok do adopcji. A więc znowu, a jeżeli tak, to w takim razie już ja jestem lepszym wróżbitą, bo w, widzieliście wczoraj z wczorajszego filmu, jak przewidywałem jak Bitcoin był 3,5, bierzemy, przewidywałem jak Bitcoin był 5, bierzemy, wszyscy się śmiali, króle się śmiały ze mnie. Nie te króle z Wrocławia, tylko te inne z Tajlandii się śmiały. Ha, 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 naganiacze na Bitcoina, a tu nagle. Ale tak a propos naganiania, to jeszcze chciałem wrócić do tematu dzisiaj e, XRP, ponieważ XRP jest ciągle, powiem Wam, e, moim zdaniem, jednym z projektów, który jakby nie było, odgrywa czołową rolę. I ciekawy temat jest tutaj, ponieważ właśnie e, jeżeli słyszeliście e, Kathleen która jest CEO Binance America, ma tutaj na CNBC wywiad i bardzo ciekawy wywiad, to znaczy taka minutka, ale bardzo ciekawa minuta, ponieważ dalej, pierwsza i podstawowa rzecz, krypto znowu mają bardzo, jakby sięgają do mediów, ponieważ jakby nie było, kiedy Bitcoin przebije dychę. Zawsze nagle media się zaczynają interesować Bitcoinem, przynajmniej zagraniczne. Polskie media, my ciągle jesteśmy, wiecie, w, w tym takim dziwnym światku, gdzie sobie tam kwiaty ludzie dają, brawo biją, całują się i tak dalej, w naszych sejmach i rządach. A świat patrzy jednak na biznes i na to, co kręci światem, a jakby nie było, kręci światem, kręcą pieniądze. A więc posłuchajmy tej, tej minutki. Właśnie, gość nawet nie wie dokładnie, jak to ma powiedzieć. Czyli ciągle widać braki, jeżeli chodzi o nawet o tych um, redaktorów, którzy są tego, tego, tego redaktora, to ja pamiętam jeszcze sprzed 10 lat, jak go pamiętam, więc trochę powinien goś wiedzieć. Jest tam jeden taki, co. Joe się nazywa, co trochę już załapało, o co chodzi, a reszta ciągle jest jakby ciemna, jeżeli chodzi. Leading platforms i wymienia Bitcoin i Ripple, wymienia. Jakby, jakby wiesz, w ogóle CNBC nie wie, że to nie jest Ripple, a XRP, no to nie wiem o co chodzi, ale posłuchajcie dalej. I returns is jest bardzo szeroka. Dlaczego tak? Chodzi o zwroty z, z inwestycji na przełomie 2020. I to jest, co ona mówi, bardzo ciekawego, to jest to, że jak widzimy, każde każdy aktywo ma inne, ma inne przeznaczenie, jeżeli chodzi o nasz realny świat, jeżeli chodzi o biznes. We have to focus on. We can't necessarily paint with a broad stroke why Bitcoin would be rallying and why XRP would be uh, rallying in the same case. So you're going to. Tym samym z boku tutaj grayscale I, 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 I um, ich, uh, um, uh, ticker. I see a divergence between certain coins, but also an overall all rise, uh, all tides rise uh, effort when we. Kiedy, mówi, kiedy ona mówi o tym, że wszystkie, jakby wszystkie łodzie się podnoszą, kiedy przypływa fala, no to właśnie nie wiem, ja już kiedyś o tym mówiłem i na pewno większość z was próbuje to zrozumieć na własny rozum, w jaki sposób, że jeżeli napływa, jakby napływają pieniądze na rynek, nagle wszystkie kryptowaluty rosną. Otóż zaraz wrócimy do tego, tego wywiadu, ale chciałem powiedzieć, na przykład wszystkie waluty są między sobą tradeowane, jeżeli chodzi o różne giełdy, więc jeżeli na jakiejś giełdzie, na jakiejś giełdzie, przykuszczalnie um, musielibyśmy przejść na przykład na Ethereum. Okay. Ethereum, na jakiejś giełdzie Bitcoin kosztuje 34 Ethereum i jeżeli Bitcoin rośnie w cenie, to na tej giełdzie Bitcoin dalej kosztuje 34 Ethereum, więc automatycznie Ethereum musi kosztować więcej. I odwrotnie. Dlatego napływ gotówki, napływ gotówki, na rynek krypto w jakiekolwiek w aktywo nagle zaczyna podnosić wszystkie ceny w górę. W momencie, kiedy nagle ludzie przeskakują z jednego aktywa do drugiego, opuszczają jedno aktywo, przesuwają swoje środki na drugie aktywo, wtedy zaczyna być jakby te, te naczynia połączone, woda w tych naczynach połączonych zaczyna się znowu wyrównać i na przykład obniżać się, że Bitcoin będzie na przykład 30 Ethereum. Jakby z Ethereum nagle Forsa poszła gdzieś indziej, niekoniecznie do Bitcoina albo do innych aktywów. Wtedy byśmy widzieli różnicę, czyli z Ethereum by się ludzie wyprzedawali, a na przykład wchodzili w Bitcoina. Ale jeżeli napływa, napływają pieniądze w rynek krypto, no to w taki sposób to działa. Po prostu wszystkie łodzie się podnoszą i mniej więcej o tym również tutaj tak jakby wspomniała, ale polećmy, polećmy dalej z tym wywiadem. Bitcoin i rest of the digital so asset market. Give, give me give an activity. example. You said that, that one, of the, one of the reasons why there is a, a dispersion of returns is that they have different use cases. Compare one against the other. On się pyta po prostu o to, w jaki sposób mają różne użyteczności te krypto-platformy. Oczywiście wiemy, o co chodzi. Te kryptoaktywa, kryptowaluty, jakkolwiek to nazywasz. In, in light of those differences, Ciągle, jeżeli chodzi o Bitcoin, wszyscy um, wszyscy zaczynają akceptować ten, um, to powiedzenie store of value, czyli po prostu przechowywanie wartości, bezpieczna przystań. Gdy mamy jakieś zawirowania, jeżeli chodzi o, o geopolityczne na świecie czy coś, to ludzie po prostu szukają. Ucieczki z tego, co jest u nich, do czegoś, co jest neutralne, co, czegoś, co, w czym mogliby się na chwilę zaparkować. No i między innymi, między innymi Bitcoin miałby służyć właśnie za taką bezpieczną przystań. You're be able to hold your own and... Dokładnie. Hold your own assets. Czyli gdziekolwiek, jeżeli mamy jakiekolwiek, wiecie, niepewności, cokolwiek, to najlepiej, zresztą zawsze najlepiej trzymać swoją własną wartość w swoich własnych rękach i za nią być odpowiedzialnym. I nikt nie ma na tym łapy, tylko i wyłącznie ty. No to to już jest jakby. Wiadomo. Transactions, instantaneous settlements and... Świetnie tutaj od razu przeszła do porównania Bitcoina i XRP, gdzie XRP właśnie ma służyć do międzynarodowych płatności, właściwie księgowania międzynarodowych płatności, przepływu razem z przewalutowywaniem od razu i... Właśnie o tym, właśnie o tym świetnie wspomniała. I tutaj gość znowu, totalnie ciągle 2020 i ciągle ten sam bo XRP to jest Ripple, tak? Yes, dokładnie. XRP to jest aktywo cyfrowe, czyli dla nas kryptowaluta, a Ripple to jest Firma w taki sposób próbowała mu to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że w końcu, w końcu, w końcu, kiedyś po jakimś czasie, wreszcie nawet i główne media e, załapią, że e, w, taki jest, e, w taki to jest sposób. A więc e, tutaj jest z. To jest. To w ogóle nawet to nie jest. To nie jest nawet e, świeże wideo, ale, ale, wiecie, to ciągle. ciągle ma, jakby. Swoje odzwierciedlenie na ten. W ogóle tutaj, bo ludzie tutaj wrzucają, że zobaczcie, XRP wtedy było po 30 centów. Nie, yeah, XRP było po 30, było po 40, było po 60. A więc ważne jest to, że cały czas to tak jak wróćmy tutaj teraz do tego tematu, co z komentarza. Cały czas. Gdy już słyszymy od ludzi, którzy jeszcze ciągle nie załapali, że hej, coś zupełnie nowego nadchodzi, nowa era nadchodzi, i to już nie jest coś, że możemy zrobić krok w tył, ciągle myślą, że można to w jakiś sposób załamać, wyłączyć, pozamiatać, wymyśleć cokolwiek innego na to miejsce. No, w tym momencie to już raczej jest bardzo, 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 bardzo mało prawdopodobne. Więc. Więc tak to wygląda. I to by było tyle na dziś. Dzięki wielkie. Jak zwykle, mam nadzieję, że usłyszymy się jutro i zobaczymy, co dalej pokaże nam rynek krypto, nasz rynek krypto, i zobaczymy, czy i w jaki sposób odzwierciedla on, czy podąża za tradycyjnym rynkiem. I czy wreszcie odrywamy się od tradycyjnego rynku, czy dalej będziemy jednak podążać włącznie z rynkiem? Jakby nie było, zauważmy, że to, ten nagły wzrost, ten nagły przypływ gotówki na rynek krypto w kwocie niesamowitej. Nie wiem, czy wczoraj nie było czasami 310 czy coś w tym stylu. A więc to są olbrzymie, olbrzymie pieniądze. Nagle pojawiają się w rynku, więc więc to jest tylko i wyłącznie dla nas dobry sygnał. W ogóle chciałem tylko jeszcze zwrócić uwagę, że dla wszystkich moich, wszystkich moich subskrybentów, którzy razem ze mną heksują, heks miał wczoraj all time highs 60 był, 006. A więc heks miał swojego all time higha wczoraj, też fajnie. Apple dzisiaj 80. Jeżeli chodzi o moje ample, to wczoraj nie sprzedawałem, dzisiaj nie sprzedaję. Jutro może, jutro może pozbędziemy się znowu trochę ampli i wyjdziemy na zero. Dopóty, dopóki nie wyjdziemy na zero, chyba jeszcze jutro na zero nie wychodzę. I dalej będziemy sobie już stejkować na czysto. Tyle na dziś. Dzięki wielkie jak zwykle. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.